Od miejscowości Wetlina na Podkarpaciu wziął nazwę kolejny po Solinie model autobusu marki Autosan. Podobnie jak poprzednik, Wetlina jest zbudowana na podwoziu Mercedes-Benz Vario. W zeszłym roku zaprezentowano wersję turystyczną Wetliny o liczbie miejsc od 23 do 26, a później także międzymiastową, która może przewozić 28 pasażerów na miejscach siedzących i 7 pasażerów stojących. Premierę na targach Transexpo w Kielcach miała wersja miejska A8V Wetlina City. Autobus pokazano po raz pierwszy pod koniec września na warszawskich Dniach Transportu Publicznego. Nadwozie auta jest bardzo nowoczesne. Pojazd nie odbiega w tej kwestii od zachodnioeuropejskiej konkurencji. Do napędu służy dostarczony wraz z podwoziem silnik Mercedesa o mocy 177 koni mechanicznych, zestawiony z sześciobiegową przekładnią manualną. Jako autobus miejski, Wetlina ma niskopodłogową platformę z tyłu, dzięki czemu może przewozić osoby na wózkach inwalidzkich. Do środka wejdzie 43 pasażerów, w tym 18 znajdzie miejsca siedzące. Niewielkie wymiary predysponują autobus do wykorzystania na mniej uczęszczanych liniach wokół miast, czy też w wąskich uliczkach, gdzie nie mieszczą się standardowe 12-metrowe pojazdy. W założeniu ma być to jeden z przebojów eksportowych sanockiego producenta. To właśnie Wetlina jest setnym pojazdem Autosana wysłanym na wymagający rynek szwedzki. Oprócz Wetliny City tegoroczne targi Transexpo były miejscem premiery także dwóch innych autobusów marki Autosan, turystycznego Eurolidera oraz miejskiego autobusu Sun City, którego do niedawna produkowano w Jelczu pod nazwą Libero.